Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Mam szal, mikrofon przypięty tutaj. Jestem jeszcze w Krakowie, ale wyjeżdżam. Tak, wyjeżdżam, czas wracać do Rumunii. No nie będzie to taka łatwa podróż, wydaje mi się, ponieważ no jest zima, tak? I można się wszystkiego chyba spodziewać na drodze. W tej chwili muszę podjechać jeszcze na stację, żeby zatankować gaz, żeby zatankować benzynę. Chciałem jeszcze umyć samochód przed podróżą. Jest minus 2 stopnie, ale myślę, że auto mi wysknie, no bo będzie dobrze nagrzany, jak będę jechał, tak? Także no taki jest teraz plan. No i będę relacjonował tą podróż, jak wygląda. Wszystko zobaczymy, tak jak mówię, po drodze. Mnie jeszcze plecy bolą, jeszcze jestem kontuzjowany cały czas. Także no to też, że tak powiem, nie będzie mi ułatwiało tej jazdy. Aczkolwiek jak siedzę, to jest wszystko dobrze. I zmierzam teraz, tak jak mówię, stacja, później kieruję się na Jurgów. Tam będę chciał przekraczać granicę polsko-słowacką. I kolejno, wiadomo, trzeba przejechać przez Słowację, Węgry i do Oradea. Dzisiaj moim przystankiem docelowym jest Oradea, zostaję tam na noc, mam zarezerwowany hotel. Więc nie przedłużając, zapraszam was na dzisiejszy film. Ostatnie chwile w Krakowie, no i co? Trzeba wracać. To jak mówię, czas szybko zleciał, jeśli chodzi o mój pobyt tutaj. No ale było miło, było przyjemnie. Pozałatwiałem też jakieś swoje sprawy, które tutaj miałem do załatwienia też. Jak człowiek nie przebywa w Polsce na co dzień, to wiecie, różne rzeczy też są... O, progi zwalniające. Są też do pozałatwienia. Odwiedziłem rodzinę, także... No, było fajnie, jeśli chodzi o mój pobyt tutaj. No i co, nie wiem, kiedy przyjadę następnym razem, prawdopodobnie we wakacje, tak mi się coś wydaje, tak? We wakacje, no i tak to się życie toczy, tak? Ja już sobie dojeżdżam, tutaj będzie myjnia przy Kauflandzie, tak? Przy Kauflandzie, tam sobie chcę właśnie umyć samochód i zaraz naprzeciwko będę miał stację Shella, także tam się zatankuję. No i wjeżdżamy, tak? Dobrze, tutaj widzę jakiś taksi wyjeżdża. Teraz nie będzie żadnej kolejki na myjni, no bo jest godzina 7:20 rano, sobota. Także no myślę, że jest po prostu puściutko. I już wsiadamy, wjeżdżamy do myjni. Także odezwę się, jak będę na stacji. Ok, auto umyte, teraz podjadę na stację benzynową, żeby się zatankować. Miałem trochę problem, żeby to auto umyć. Tutaj jest tak oblodzone wokół tej myjni, no bo jest jednak minusowa temperatura i woda zamarzła. Musiałem uważać, żeby się nie poślizgnąć, żeby nie załatwić się jeszcze gorzej z moimi plecami. Dlatego co? No jakoś sobie musiałem radzić, tak? Nic, jadę teraz na stację. No i jestem zatankowany, benzyna, gaz. Także paliwa mam sporo, jeszcze powinienem się dotankować trochę gazu w Jurgowie, także zobaczymy. Przed Jurgowem, tam jest taka stacja, ostatnia stacja przed granicą z Polską i Słowacją, znaczy się. No i co, ruszam w trasę, jest już godzina 8 rano, dlatego no już jest trochę późno, a chcę zajechać dzisiaj do tego Oradea jakoś szczęśliwie, także... No mam nadzieję, że ta podróż po prostu będzie szła i że zajadę jakoś szczęśliwie. Najpierw jednak oczywiście muszę się wydostać z Krakowa, no i zobaczymy, pewnie mnie tam poprowadzi gdzieś kawałek autostradą A4, zresztą zobaczymy, jak ta droga będzie wiodła. Na razie przejeżdżam przez przejazd kolejowy. W tej chwili jadę alejami Czech Wieszczów, słynne aleje w Krakowie, także tędy. No i zobaczymy, 4,5 km. Ja wiem, że na początku może tak relacjonuję tą moją drogę dosyć szczegółowo, ale później już chyba tak nie będzie to też wyglądało. No, będę zaznaczał gdzieś tam najważniejsze jakieś momenty, odcinki drogi, na których będę. No i zobaczymy. No, na pewno będę chciał więcej zrelacjonować tą podróż niż w poprzednim odcinku, jak jechałem do Polski. Tak? Tutaj mam GPS-a, który gdzieś tam wskazuje drogę właśnie. No i co? Byle naprzód.
i jadę jednak za Kopianką. Myślałem, że gdzieś mnie ten GPS poprowadzi jeszcze tam, żeby tak jak kiedyś mnie prowadziło przez autostradę A4, jakąś obwodnicą i tak dalej, ale nie, jednak jadę za Kopianką, także mam tędy jeszcze 60 km prosto, no i co, i 98 km do Jurgowa, także no tak się przedstawia właśnie droga na ten moment. No i co, przejechałem kawałek, to znaczy jakiś dystans chyba ze 40 km, jeszcze 34 tą drogą, którą jadę. No i co, muszę wam powiedzieć, że cały czas są albo jakieś fotoradary, albo jedzie się z górki, albo jedzie się pod górkę. Nie da się jechać tam za Kopianką szybko jakoś. Nie da się, no są takie warunki, jakie są. Także no, poza tym zakręty, to nie są takie serpentyny jak w Rumunii, tak? W Rumunii to są dopiero zakręty, które wymagają tak zwanego challenge'u. A tutaj nie, no tutaj po prostu takie zakręciki, bym powiedział. No ale trzeba na nich też uważać. O tyle muszę powiedzieć, że jest naprawdę sucho. No i jedzie się dobrze, nie jest ślisko, tak? Także to jest na pewno jeden duży plus. No i co muszę wam powiedzieć jeszcze? Odwrócę trochę kamerę, żeby było zabawnie. A chcę wam zaproponować taką gimnastykę. To znaczy, no bo wiecie, jak się jedzie w drodze, to no można ścierpnąć, także no różne rzeczy. Mnie akurat plecy bolą, mam kontuzję, także tak to wygląda, ale dla was inna gimnastyka, taka, która może wam się spodoba, będzie tak: łapki w górę, łapki w górę, łapki w górę. I teraz co? Teraz będzie zmiana. Zostaw komentarz, zostaw komentarz, zostaw komentarz, łapki w górę, zostaw komentarz. takie mnie coś naszło, takie mnie naszło. Super, słuchajcie, dobra. Jadę i prawdopodobnie odezwę się dopiero już, jak będę w tym Jurgowie. No bo co tutaj więcej filmować, tak? Jeśli chodzi o tą drogę. Także no, zmierzam do takiej stacji, na której tam planuję się zatrzymać. No i tam coś nagram. Także do zobaczenia wkrótce. I zobaczcie, w jakie tereny teraz wjechałem. Nasze polskie góry. Jaka droga tutaj prowadzi. Jak zaśnieżone. I pokazuje mi, że mam jechać 50 minut, 27 km. Naprawdę? Aż tyle? Jakieś niedowiary po prostu. No ale nie wiem. No, tak to może wyglądać faktycznie. No, jadą tutaj auta takim sznureczkiem. Pomału. Nie da się jechać szybko. Ile jadę? 50 na godzinę. Co jakiś czas trzeba zwalniać. Także faktycznie może ta droga zajmie tyle. No, będę się trochę wlókł do tej granicy, no ale to jest to, że dzisiaj zostaje w Oradea na noc, także jakoś bardzo mi się nie spieszy. Nie ma jakiegoś po prostu wielkiego musu, że muszę być szybko. Jakbym jechał jednego dnia całą trasę, no to po pierwsze musiałbym wyjechać w ogóle dużo, dużo wcześniej. No i co? I pewnie bym wrócił w nocy, późną nocą do domu, ale nie chcę się tak męczyć. Nie chcę w ten sposób. Chcę po prostu rozdzielić sobie tą trasę na dwa dni. Czasem tak właśnie robię i to jest takie najlepsze rozwiązanie, jak się właśnie wraca z Polski do Rumunii. Dobra, muszę się trochę tutaj skupić na tych zakrętach, no i odezwę się później. Jest, zatrzymałem się na stacji w pobliżu Jurgowa, stacja Cyrkul. Zatankowałem trochę gazu i słuchajcie, spalanie mam zajebiste. 5,6 litra gazu na 100 km, bo praktycznie 100 km zrobiłem do tego momentu, także no, auto fajnie pali, trzeba przyznać. No i co, chwila przerwy, pokażę wam, odwrócę kamerę. Taki jestem obładowany, tyle mam bagaży, które zabrałem ze sobą. Czas teraz, żeby się zatrzymać i trochę sobie zjeść, także ja się posilę, no i co, i ruszam dalej w trasę. Teraz już mam wyznaczony kierunek Oradea, no i zobaczymy, jak dalej będzie ta podróż przebiegała. I jeszcze taki widok na stację, tutaj jest parking, no i tam gdzieś w oddali cennik, ile co kosztuje gaz. Tutaj kosztuje 3,44 za litr, no i tam 6,64 benzyna, ale ja benzynę na razie mam, także nie potrzebuję. No i dobrze, jestem już w samochodzie.
Jeszcze poszedłem na chwilkę do toalety, doczołgałem się jakoś, bo bolą mnie te plecy, wziąłem sobie tabletkę przeciwbólową. No i co, i trzeba ruszać dalej w trasę do Oradea, bo tutaj już sobie ustawiłem na mapie, mam 4 godziny i 50 minut prosto tam do tego hotelu, do którego mam się udać, także no tak to wygląda, na pewno będę trochę później, no bo trzeba gdzieś jeszcze gdzieś zatrzymać na jakiejś stacji czy coś, dlatego no podejrzewam, że przyjadę gdzieś koło 17 czasu rumuńskiego, jak dobrze pójdzie, będę w tym hotelu, także tak to jest, ruszam dalej w drogę. I zobaczcie, drodzy widzowie, jestem na Słowacji, przejechałem granicę państwa, stał tam patrol, więc nie mogłem za bardzo filmować też, jak przejeżdżałem koło nich, żeby nie zatrzymali mnie, żeby się nie patrzyli, co ja tu robię, filmuję i tak dalej, ale jestem właśnie na Słowacji, także no, dojechałem, przekroczyłem granicę państwa, jestem właśnie, tak jak mówię, no i zmierzam dalej i będę relacjonował moją trasę. No i co, po przekroczeniu granicy ze Słowacją jadę tędy, takie drogi trochę ośnieżone, zobaczcie w ogóle zakręty i tak dalej. O, i chyba przejechałem sobie właśnie zakręt, który, bo to jest tak, jak filmuję i, ale dobra, można za chwilę skręcić, za chwilę będzie, można też skręcić za 3 km, dobrze, to nic się nie stało, nie ma tragedii, za 3 km po prostu pojadę trochę inną trasą, ale tam powinienem skręcić w prawo. No tak czasami bywa. Jestem rozkojarzony, no bo widzicie, filmuję, relacjonuję trasę i tu muszę jeszcze patrzeć na tego GPS-a, którego mam. No i wszystko, wiecie, tak się dzieje w jednym momencie. Także tak to wygląda. No i co? Byleby dojechać do Oradea. Mam dokładnie 4 godziny jazdy, jeżeli się nie zatrzymam, no to są 4 godziny, tak? No ale wszystko pokaże po prostu rzeczywistość, jaka będzie, czy będę robił jeszcze jakieś przerwy, także jadę. Jadę i byle jechać bezpiecznie. Przejechałem przez takie miasteczko na Słowacji, oczywiście mój refleks szachisty nie pozwolił mi włączyć sprzętu na czas, zresztą to miasteczko było takie małe i po prostu tak szybko je minąłem, że nie udało mi się go sfilmować, ale teraz jadę przez takie pustkowie, jak widać. No i co? Wszędzie śnieg, tak aż bym powiedział, że razi słońce, razi ten śnieg, tak jest jasno. No co można powiedzieć? No ciężko się jedzie, znaczy ciężko, nie jest bardzo jakoś ciężko, no trochę oślepia w oczy, no ale trzeba sobie radzić w tych warunkach. Ważne, że droga jest sucha i że jest przejezdna, także to jest najważniejsze. I tym razem może chociaż troszkę, bo jakieś domy minąłem, takie znowu malutkie wioska, miasteczko, kto wie co to jest. No i dalej zaczynają się znowu jakieś pustkowia na Słowacji. W ogóle tak jak się jedzie przez tą Słowację, to wam muszę powiedzieć, że tak tutaj jest spokojnie. Chyba mało ludzi faktycznie mieszka na tej Słowacji, skoro tutaj takie połacie, pustkowi, te dwie wioski takie małe naprawdę, jeśli chodzi o ten kraj. No i co, chyba wszystko się toczy jednak w dużych miastach, jak na przykład Bratysława, tak? O, tutaj wjeżdżam teraz na taką drogę, która jest trochę zaśnieżona, no i trzeba uważać, bo tutaj już nie jest tak po prostu fajnie, tutaj jest troszkę ślisko, no ale trzeba jechać po prostu ostrożnie. Wjechałem w końcu na autostradę na Słowacji, także teraz będzie się jechało trochę szybciej, mam nadzieję. Winietę mam zakupioną, także jest ważna 10 dni, znaczy już nie jest, ponieważ kupowałem ją kiedy? Jak jechałem do Polski, tak? Jak jechałem w sobotę, tak? W sobotę, no to tydzień, ale jeszcze parę dni jest winieta ważna, ponieważ była ważna na 10 dni, także jeszcze 3 dni jest chyba ważna, albo 2, nieważne. W każdym bądź razie mam ją, w razie czego. No i co? Zmierzam teraz autostradą. Zobaczymy 56 km tą drogą. Przede mną jedzie jakiś tir. Ja sobie go tutaj minę, żeby można było jechać ciut szybciej, żebym nie jechał pędem żółwia tak zwanego. No i co? No i zobaczymy, jak ta trasa będzie przebiegała. Ach,
55 km jeszcze, tak? Ja tak odliczam te kilometry i mam jeszcze 3 godziny 29 minut do tego, żeby dojechać do hotelu, do Oradea. No pewnie jeszcze jak się gdzieś zatrzymam, no to ten czas się trochę wydłuży, także no tak to wygląda, tak to wygląda. I co, w Rumunii zmieniamy czas, tak? W Rumunii o godzinę do przodu, teraz mamy 12.08 jeszcze jak jestem na Słowacji, a godzina do przodu jest w Rumunii. Także ja też pamiętam o tym, jak nagrywam filmy, jak są udostępniane na YouTubie, to wtedy się muszę sugerować generalnie czasem Polski, z Polski, bo po prostu większość widzów ogląda z tego kraju wszystkie filmy. No i wtedy gdzieś tam myślę zawsze i mam gdzieś w tyle głowy to, żeby była odpowiednia godzina, jak się ma pojawić jakiś film właśnie według tego polskiego czasu. No nic, jadę tą autostradą, byle szybko, ale bezpiecznie. Oprócz tej autostrady, tego odcinka 55-56 km, to był jeszcze jeden, ponad 20 km. Minąłem takie tunele, którymi przejechałem, jeden krótki, długi, taki długi tunel, który się ciągnął. Pewnie gdzieś Wam wstawię, albo już to zrobiłem, tak, urywki z tego, jak to wyglądało. No i teraz zjechałem z autostrady i kieruję się na Miskolc, na Węgry, tak? Także no, jadę po prostu, no i mam nadzieję, że niedługo opuszczę Słowację, no i że będę w końcu na Węgrzech, no i że ta droga będzie już bliżej do Rumunii jak dalej, tak? Na razie jadę za takim tirem, o, tu jedzie jakiś następny z tą cysterną, tak? Także no nic, muszę się wziąć za to, żeby je wyprzedzić i jechać trochę szybciej. Dobrze, tiry minąłem, no i jadę teraz tą drogą. Mam jakieś niecałe 10 km i będę gdzieś znowu zjeżdżał, także no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No w każdym bądź razie, tak jak mówię, kieruję się na ten Miskolc. Teraz przejeżdżam przez Preszow, słowackie miasteczko. No tak wygląda, gdzieś tam popatrzcie, bloki, takie blokowiska po lewej stronie. Takie widać trochę bidne. Widne miasteczko na Słowacji, no ale jest, no i co, 5 km przez Preszow, gdzieś tutaj jadę tą drogą taką ekspresową, główną, znowu się ciągnę za jakimś tirem, także tak to wygląda.
No i zobaczymy, zobaczymy jak dalej. Mam nadzieję, że... O, tu jest jeszcze droga na lotnisko. Proszę, lecisko. Jak oni to mają podobny, ten słowacki jest w ogóle do języka polskiego. W ogóle kiedyś to, jak mnie zatrzymała policja na Słowacji za przekroczenie prędkości, o, to już było któraś tam moja z kolei podróż pomiędzy Polską a Rumunią, to wtedy rozmawiałem z nimi po polsku i oni bardzo dobrze mnie rozumieli po polsku. Nie trzeba było używać żadnego innego języka. Oni po słowacku, ja po polsku, także wtedy tak to było. No i co, skończyło się mandatem 20 euro, jakie musiałem zapłacić. Ale dobra, już nie chcę wracać do tamtej historii. O, chyba nawet przyjechała miejska policja tam po lewej stronie. Także dobra, trzeba uważać, żeby mnie nie zatrzymali gdzieś tutaj. I wjechałem na kolejną autostradę. Droga M30, która już prowadzi na Węgry. Także podejrzewam, że za chwilę przekroczę granicę. Tak mi się coś wydaje. No i teraz właśnie przekraczam granicę słowacko-węgierską. Jestem oficjalnie na Węgrzech. Brawo! Jestem u Madziarów. I co dalej? 52 km tą drogą, prosto. Muszę wam powiedzieć, że ja bardzo lubię jeździć przez Węgry, ponieważ oni mają tutaj super drogi. Te autostrady są rewelacyjne na Węgrzech. Zawsze szybko się jedzie właśnie przez ten kraj, także muszę ich pochwalić, tak. Węgrzy się przyłożyli do tego, żeby wybudować solidne drogi. No i naprawdę, jedzie się tędy super. Zresztą popatrzcie sami, taka autostrada, słońce przede mną i jadę. Prościuteńka droga, jak kartka papieru, także naprawdę jedzie się rewelacyjnie. No i co, 41 km tą autostradą, potem będzie pewnie jakiś kolejny zjazd. No i tak się będzie ta droga toczyć. I mam jeszcze 2 godziny 13 minut do Oradea. I co, jadę przez te Węgry, mam 25 km jeszcze tą autostradą. Zobaczę, jak ta droga będzie dalej prowadziła. Nagrywam tutaj różne vlogi po drodze, ponieważ mam gdzieś tam jakieś pomysły, jak te filmy zrobić, żeby były interesujące, takie, które by was zaciekawiły. Będą się wszystkie pojawiały w odpowiednim czasie. Przede mną jeszcze 2 godziny jazdy. No i będę w Oradea w hotelu. No, pewnie troszkę to się przedłuży, bo jeszcze się zatrzymam gdzieś na stacji, żeby się zatankować już prawdopodobnie na jutro, bo paliwa mi wystarczy do samej Rumunii. Także jak dojadę, to gaz może mi się skończy, albo będę miał tak na styk. Benzyny mam prawie full, także jest dobrze. No i co, podjadę na jakąś stację, która tam będzie pierwsza przy granicy i która będzie miała też jakieś takie w miarę ceny. No i tam planuję się zatankować, zanim jeszcze podjadę do hotelu. Ale to jeszcze wszystko przede mną. Na razie jadę autostradą. Zatrzymałem się na stacji Lukoil, żeby się zatankować. Mam już gaz, będę miał na jutrzejszą podróż. No i jadę teraz do hotelu. Mam 13 minut, żeby tam zajechać, także odezwę się, jak już będę na miejscu. No i tak w ogóle wygląda też Oradea. Tak, chociaż chwilkę pofilmuję, jak to miasteczko jest wizualnie, tak, żebyście mogli zobaczyć. I co, i zmierzam do tego hotelu, mam już kawałeczek, dosłownie za 2 minuty tam zajadę, ale piękny zachód słońca teraz się pojawił, także dobra, już się widzę
z wami pod hotelem, bo muszę tutaj skręcać na rondach małych takich i różnych zakamarkach i żeby mi po prostu było łatwiej. Jestem na miejscu, dojechałem, idę się zameldować i będę jeszcze do was mówił, jak będę na górze w hotelu. Jestem w końcu w hotelu. Zaraz wam pokażę, to jest taki budżetowy hotel na jedną noc, żeby się tylko przespać. Już obracam kamerę. Takie łóżko, co tutaj można chcieć więcej, jakiś stolik, szafka i po lewej stronie łazienka. Taki byle jaki pokój, ale lubię się zatrzymywać w tym hotelu. Jest po prostu tanio i jest tutaj ciepło. Mam przede wszystkim w lecie nie wiem, czy to była klimatyzacja, szczerze mówiąc nie pamiętam, ale to jest idealny hotel, jak ktoś chce po prostu tanio przenocować na jedną noc. Już się rozbieram, a na jedną noc nocleg kosztuje tutaj 110 lejów, także to jest naprawdę dobra cena. Voradea, no i co? Odpoczywam i widzimy się dopiero jutro rano, jak będę vlogował. No i dzień dobry, jest ciemna noc, ja jeszcze pakuję się do samochodu, tutaj będę sobie chodził, będzie mnie słychać, bo jestem podczepiony do mikrofonów. I co? Zbieram się, wyjeżdżam teraz i jadę. Do domu. Jadę do Ilfow, ale jeszcze mam pasażerkę, którą znalazłem z BlaBlaCara. No i co? I jedzie ze mną. Ona jedzie ze mną. Muszę podjechać tutaj w Oradea pod adres, pod lokalizację, jaką ona mi wysłała. No i co? I jedziemy razem. Także taki jest plan. Będę, widzicie, jak jest ciemno. Ciemno. Tutaj jest akurat jakiś ten paczkomat. To od niego jest światło. Ale będę nagrywał, jak będzie już po prostu jaśniej i wtedy się do was odzywam. Ruszam w moją podróż. Wyjechałem z Oradea i jadę teraz w kierunku Bukaresztu. Przejechałem jakieś 40-50 km może. Zabrałem ze sobą moją pasażerkę, jedzie ze mną Michaela, ale ona nie chce się pokazać w filmie, więc trzeba to uszanować. No i co? Po prostu będę nagrywał siebie i drogę, jak jadę. Dlatego też tak to będzie wyglądał dalsza część tego vloga. Obrócę teraz kamerę i wam pokażę, jak wygląda właśnie droga, którą jadę. Tak właśnie wygląda, jest zaśnieżone, jadę w kierunku Deva. Deva to jest takie specyficzne miejsce, już mówiłem wielokrotnie, że tam w pobliżu Deva, dokładnie w miejscowości Brat, straciłem swoje prawo jazdy. Tam mnie zatrzymała kiedyś policja, ale to był nawet specjalny odcinek, który nagrałem w tym temacie, także tak to wygląda. Jadę teraz, no i co, będę się gdzieś zatrzymywał później, żeby zatankować, może kupię sobie jakąś kawę, no trzeba coś pomyśleć. Kawa to może podstawa, nie miałem jak za bardzo sobie zrobić tej kawy, jeśli chodzi o hotel, tam nie miałem takich warunków do tego, także kupię sobie na jakiejś stacji. No i co? Jedziemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie jest trochę zakrętów, także muszę jechać ostrożnie. No i żeby jechać szczęśliwie i bezpiecznie dojechać. Także będę wam pokazywał jeszcze, jak wyglądają kolejne odcinki tej trasy. Przejeżdżam teraz przez taką miejscowość, którą zawsze mijam. I tutaj będziecie widzieli po lewej, po prawej stronie są takie domy. To wygląda jak kościół, ale to nie są kościoły, to są domy, w których mieszka społeczność cygańska. Dokładnie tak. Oni budują tego rodzaju właśnie chatki, takie domki, tak? I co mogę powiedzieć? No wyglądają po prostu charakterystycznie. Moja Anna mówiła, że oni lubią w takich domach przebywać w jednym pomieszczeniu. Oni zbudują sobie taki dom, mają tam, nie wiem, 10 pokoi, powiedzmy, a przebywają w jednym czy w dwóch. I wiecie dlaczego? Po to, żeby nie sprzątać, tak? Żeby nie sprzątać i żeby nie robić sobie bałaganu. Tak mi Anna powiedziała i ktoś jeszcze gdzieś to potwierdził właśnie z ludzi mieszkających w Rumunii, dlatego tak to wygląda. Taka miejscowość bardzo charakterystyczna, którą zawsze mijam właśnie jadąc do domu w stronę Bukaresztu. Nie wiem, jak się ta miejscowość nazywa, gdzieś tam przeoczyłem po prostu jej nazwę. No ale chciałem wam ją pokazać. Jeszcze mam co, 33 km prosto tą drogą. Także później chyba będę zjeżdżał też na autostradę. No i
tak to będzie prowadziło, tak? Tak to wygląda. Możecie jeszcze sobie tutaj zobaczyć to miasteczko, które przejeżdżam. No, wygląda naprawdę ciekawie, także takie miejsca właśnie w Rumunii. No i przede mną jadący tir, który jedzie w moją stronę. Jakiś traktor, tak, i takie rzeczy. O, i muszę tutaj uważać, bo już są zakręty, także odezwę się do Was później. I zjechałem teraz na autostradę, mam przejechać nią jakieś 40 km i później zobaczymy, co dalej. Także no, tak to wygląda ta droga. Pogoda jest dobra, to znaczy jest pochmurno, ale jedzie się dobrze, najważniejsze, że nie pada, że nie jest ślisko, także będę mógł teraz trochę pocisnąć tą autostradą z prędkością taką, jak obowiązuje, 140 bądź też plus minus 40 więcej, także tak to jest. O, jakie, zobaczcie jeszcze, jakie góry, jak widać śnieg tam przede mną. Podjadę jeszcze kawałek, żebyście zobaczyli sobie, bo będę bliżej, zbliżam się do tego, także tak to wygląda. No i później jak zjadę z autostrady, to zobaczymy, czy jeszcze będę kontynuował, bo tam mi pokazuje na A10. Nie wiem w sumie już, czy dalej będzie jeszcze kolejny zjazd na jakąś jedną, czy nie. Już nie pamiętam, jak ta trasa wyglądała. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Ważne, żeby jechać i jechać ostrożnie i szczęśliwie zajechać. Także to jest najważniejszy cel tej podróży. Zjechałem na kolejną autostradę. Teraz będzie odcinek 69 km, muszę tędy przejechać, także no co, po prostu droga tak prowadzi. Później już nie będzie tak dobrze, będzie się zaczynała droga przez góry, tak mi się coś wydaje, a wręcz jestem tego nawet pewien, to muszę Wam powiedzieć. A teraz chwilę jeszcze tak ponagrywam, żebyście zobaczyli sobie tą drogę z muzyczką, także 3, 2, 1. Autostrada A10 i teraz autostrada A1. Także no tak to wygląda, tak prowadzi droga i muszę jechać teraz tędy 85 km. Także fajnie, jak autostradą, taki odcinek drogi. Podoba mi się to, bo no, lubię jeździć autostradą, co mogę rzec. Także jadę, no i będę się odzywał, jak będę zmieniał gdzieś trasę, tak? Jak coś się będzie działo ciekawego, no, bo co? Nie będę przecież filmował całą drogę, żebyście widzieli autostradę, tak? Nic się nie dzieje na autostradzie, jest pusto, jedzie się naprawdę dobrze, jest dobra droga, nie jest ślisko, nie pada śnieg, mimo że jest pochmurnie i pogoda jest taka, jaka jest dzisiaj w Rumunii, aczkolwiek, tak jak mówię, jedzie się naprawdę fajnie, jedzie się dobrze, nie ma co narzekać, trzeba po prostu uważać na innych kierowców, to jest najważniejsze, żeby uważać na innych kierowców. No i też, żeby Rafałek uważał, jak jedzie i filmuje, żeby nic się nie przydarzyło takiego po drodze. Dokładnie. Jeszcze obrócę kamerę, będzie trochę z muzyką autostrady, no i widzimy się później. Koniec jazdy autostradą. Skończyły się drogi ekspresowe. Teraz trzeba jechać przez góry. Tak, przez góry. Mam jeszcze 247 km do Bukaresztu. Tutaj na razie utknąłem. Widzicie,
bo tam gdzieś prawdopodobnie jest rozkopane i są światła, no i musi przejechać jedna strona, żebyśmy mogli ruszyć dalej. Dlatego teraz w takich warunkach trzeba będzie jechać. Pogoda się już trochę zmienia, ponieważ zaczyna tak trochę pruszyć śnieg, także już nie jest wcale tak, jak było wesoło, jak było przedtem. No i trzeba uważać, bo się robi ślisko na drodze. Także tak to wygląda. Jest, zatrzymaliśmy się gdzieś na stacji. Jesteśmy w drodze do Rumnikowulcza, stacja Rumpetrol. No i czekam tutaj, żeby zatankować gaz, tak? Bo tutaj nie można samemu, muszę iść po jakiegoś miłego pana z wąsem, który mi pomoże zatankować. No i co? Michaela poszła do łazienki, ja też jeszcze za chwilę pójdę. No i trzeba będzie ruszać dalej. A tak wygląda właśnie ta okolica, w której się zatrzymaliśmy, stacja Rumpetrol i tam taki widok na góry, także tak to jest. No nic, czekam, aż ktoś przyjdzie i będę tankować. Zobaczcie, jaka ładna pogoda, jakie słonko wyszło, jak się pięknie zrobiło. Wcześniej jechałem i tak trochę pruszyło śniegiem, także naprawdę, jak to może być zmiennie, jak to może być? I wiecie co, mam 173 km do Bukaresztu, za niedługo pewnie będę wjeżdżał na autostradę, nie wiem za ile ta autostrada będzie, ale wkrótce i co, na autostradzie, może tam chociaż chwilkę coś sfilmuję, jak przyjeżdżam i odezwę się do Was już raczej w Bukareszcie, także no tak to będzie. Tutaj jeszcze, jak widzicie, przejeżdżam przez jakąś taką miejscowość, także tak to wygląda, no i cieszę się, że niedługo dojadę do domu. No i słuchajcie, jestem w Bukareszcie, dojechałem, odwiozłem Michaelę pod adres właściwie tam, gdzie mieszka, bo jak się okazało, jest to sektor 5, blisko gdzieś tu w tych okolicach Kalea Rachowej, kiedy mieszkaliśmy jeszcze za nią, także no tak to wygląda. Dziewczyna chyba zadowolona, że ją po prostu odwiozłem pod sam dom, także no poczekajcie, bo muszę skręcić. A jak już skręciłem, to Wam przynajmniej pokażę też okolicę, którą jadę, żebyście mogli sobie zobaczyć już ten Bukareszt, w którym jestem. Także, kurde, jeszcze tu te progi zwalniające. Po co te progi tutaj? Tyle tych progów narobili.
auto skacze jak kupa na deszczu, także nic przyjemnego. No i co mogę powiedzieć? Byle już do domu. Byle do domu, ja mam 20 minut około, żeby dojechać, także no już niedługo. Niedługo, no i będę w moim Ilfo w Popeszti-Lordeni. Anna na mnie czeka. Jeżeli gdzieś tam pisałem wiadomość przed chwilą, że dojeżdżam, także ona już się cieszy, dziewczyna, że będę w końcu w domu. I zobaczcie, jestem w pobliżu Piazza Rachowa, w pobliżu Rachowej, ale jaja, ale żem wyjechał, ale żem tutaj wyjechał. Można powiedzieć, że wróciłem na tak zwane stare śmieci, ponieważ tutaj mieszkaliśmy przez 2 lata ponad Zaną, także no, tutaj są te okolice, w których gdzieś chodziłem, też vlogowałem. No i co? Taki sentyment zawsze do tego miejsca. No i tutaj gdzieś będzie właśnie ten plac, Piazza Rachowa, w którym robiłem zakupy. O, ale muszę przejechać tędy. Tak, i tędy jedziemy w kierunku Popeszti-Leordeni. Ale zobaczcie, jak mnie mapa prowadzi, GPS. Jestem w Ferentari, Piazza Ferentari tutaj jest, tak, najbardziej widna dzielnica w Bukareszcie. Też mieszkaliśmy tutaj, mieszkaliśmy przez też 2 lata, także no tak to wygląda, tak to wygląda. Tutaj są takie osiedla domków przeważnie, albo bloki, ale bloki jak już są, to są naprawdę w takiej bardzo biednej wersji, już takiej wersji totalnej biedy, także tak to wygląda, jeśli chodzi o Ferentari. O, tutaj będzie nawet widoczne, bo będę przejeżdżał. Popatrzcie, tam po lewej stronie jest napisane pięknie Ferentari. Tam Piazza Ferentari, także tak to wygląda. A ja muszę skręcić tutaj teraz w lewo. W lewo i teraz już muszę wam powiedzieć, że już droga jest mi znana. Droga znana stąd, ponieważ jak jeździliśmy za nią, to jak mieliśmy się przeprowadzić, to wtedy bardzo dużo jeździłem tędy tą trasą, także trasa jest naprawdę mi teraz znana już na pamięć. Już nie potrzebuję mapy, już się nie zgubię, także jest dobrze. No i co? Za chwilę będę też robił podsumowanie tego filmu. I to jest wszystko, słuchajcie. Myślę, że wystarczy relacji z tej podróży. Nie wiem, jak wam się ten film będzie podobał. Mam nadzieję, że tak. Co mogę powiedzieć? Na pewno ten film będzie trochę inny niż ten, który robiłem, jak jechałem w drodze do Polski. No i mam nadzieję, że was zainteresował, że taka relacja z podróży, jaką zrobiłem, była interesująca. Co mogę więcej powiedzieć? Pamiętajcie, zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapki w górę, no i subskrybujcie ten kanał, tak? Subskrybujcie, możecie udostępnić też ten film, no i cokolwiek napiszecie, będzie dobrze. Byle z kulturą, jak się to mówi, tak? Także tyle, jeśli chodzi o tą podróż, o ten film. Ja już mam praktycznie parę minut i będę w domu, o 10 minut, także jestem już naprawdę blisko. Muszę uważać, jak tu trzymam tą kamerę, też ostrożnie jechać, tak, żeby nic się nie przydarzyło na sam koniec. Także tyle z mojej strony, drodzy widzowie. No i do zobaczenia już we vlogach z Ilfow. Stąd, z tego miejsca, w którym mieszkamy razem z Aną. Tyle. Do zobaczenia. Pa, pa. I jeszcze na sam koniec, żebyście zobaczyli sobie drogę, którą przemierzam i muszę tędy dojechać właśnie do Ilfow, do Popeszti-Leordeni. Także to są już ostatnie minuty tej trasy. No i tyle. Tyle. Koniec z tego vloga. Już definitywnie. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa.